Witajcie moi mili, tutaj Quar, jak widzicie, Prince of Persia, Zapomniane Piaski. A więc tak, zdecydowałem, że zrobię z tego zagrajmy. Odcinki z tego zagrajmy będą takie dłuższe niż moje wcześniejsze. Tak, około pół godziny, najmniej 15. A więc kwadracik to będzie najmniejszy właśnie czas w filmiku, a więc... Czego lubię, a więc... miał być inny projekt zagrajmy. Ponieważ wczoraj z punktem pojechałem do Millennium Hall, poszedłem do Media Expert, zobaczyłem sobie z klasyki Ubisoft Exclusive, był tam Prince of Persia i Splinter Cell Conviction, jakoś tak. No i kupiłem sobie obie za 55 zł, czyli 110 mi wyszło około. No i tak, zainstalowałem Prince of Persia, wszystko cool, jak widzicie. A z Tom Clancy'a z Splinter Cell już nie mogłem, ponieważ moja karta nie obsługuje tej oto gry, bo ja mam GTX 550 i GeForce, jedno z nowszych. No i nie wiem czemu, ale nie wiem, jak wiecie, jak mogę sobie to naprawić, żeby nie wymieniać karty oczywiście, to piszcie w komentarzach. No i dobra, ja tutaj też nie ogarniam w ustawienia. Dźwięki i obraz. No i mamy na obraz, to mamy tylko jasność, ale rozdzielczość to już w ogóle nie ma. I sterowanie. Nie jest to co za opcje, gdzie nie można wybrać sobie karty rozdzielczości dobrej i w ogóle, żeby nie cięło się. Ale to już mniejsza z tym, whatever. Ja już sobie chwilę grałem, ale to chwilkę, jedynie, że tam ogarnąć się z ustawieniami. Tak. Nie zachowujemy oczywiście. Tak, pewnie. Poziom trudności, wybierz poziom trudności. My będziemy oczywiście grać na normalnym. Ponieważ ta gra jest od 12 lat. Dlatego już tam cofnęli nam trudny, tylko dalej na normalny i łatwy. Co mnie aż naprawdę zdenerwowało, ale... No dobra, no to... Ja tu będę... Cicho już, żeby wam nie przeszkadzać. Bo jak w każdej grach jest intro. Nie wiem czemu jakby co te intro zawsze mi się tak klatkuje, nie wiem, ale tylko na intro jakby co, to nie bójcie się. Who are you? What have you done? You ask as if I were a ruffian, a wanderer with no place in this palace. Know that I am a son to King Shahriman, and brother of Prince Malik, who rules here in our father's name. I did not come here seeking a mythical army. I was sent to study alongside my brother, that someday I might be as great a leader as he is. This territory was once the heart of King Solomon's mighty empire. According to legend, it holds a secret we are sworn to protect. Perhaps that secret is the reason the fortress is much sought after by neighboring kingdoms. Malik was sent here so the army would have a strong commander to discourage attacks. But even Malik's feigned strength could not discourage everyone.
No dobra, już możemy zacząć grać. Jak widzicie, jesteśmy w królestwie Malika, naszego brata. Akurat jak został oblężony przez wroga. Oczywiście my nic nie wiemy, kto go zaatakował i tak podobne. Ale postaramy mu się pomóc. O Jezus, naszych już zabili. Aha, oczywiście samuczka musiałam chwalić. Tak, zapomniane piaski, ten... dzieją się przed wydarzeniami z duszy wojownika, czyli z części drugiej. Jak widzicie, też ubiór jest taki jak w duszy wojownika. A tu już nie miesza z tym. Fajny, nawet jest przyjemna walka jest. Nie tak jak Prince of Persia 2008. Jeśli tak mogę to nazwać, bo tam była walka tragiczna. Pojedynczo się walczyło. Ło! Dobra, tutaj. I tak samo nie ma dubbingu polskiego. Dla niektórych to dobrze, dla niektórych to źle. Dla mnie to obojętnie, chociaż Prince of Persia z 2008 roku dubbing był, no powiem wam, bardzo dobry. Nie narzekałem. Dobra, oczywiście nam się udaje jakoś unikać jakiś strzał. I sam nie wiem, czy gram na maksymalnych ustawieniach, ponieważ nie mam tych, nie mam w ogóle w opcjach jakie ustawienia graficzne. Tak samo jaką rozdzielczość mam, bo coś nie pasuje, bo tak jak czasem taki napis jest trochę pomalowany, albo mi się to zdaje, nie tak. Sorry, że czasem tak dziwnie mówię, ale się stresuję przed nagrywaniem. O! Ale fajne combo, jak spacja. O, fajne! Jak widzę, też kombosy są czasami. O ty! Widzę, że ilość wrogów się podwoiła w walce. At least no one's shooting arrows at me in here. Not yet, anyway. Tak samo spinanie jest przyjemniejsze. Dawaj. O Boże, czasami FPS-y spadają. O Boże, na przykład teraz. Where to now? Oczywiście. Flaga. Flaga, Boże. Nie wiem, co to jest. Takie flagi chyba. Jezu, nie mogę się przyzwyczaić do tego sterowania z te spinaczki, bo dość długo grałem sobie w Assassin's Creed Revelation i tam kompletnie jest inne sterowanie. O, o bro, bro, kurde. O jest, zamykam się. Aha, nara. Sia. This is looking worse and worse. Nie wiem, czemu ciągle książę mówił do siebie. Szybko. Głupio, bo nie ma nadal sprintu, nie dodali Ubisoft.
Nie, jak to mam dotrzeć? A przytrzymać. Make way for the prince! Malik! He must not hear me with the battle going on. Tylko co mnie trafi tutaj, że jak zabiję jakiegoś tam żołnierza, to jego ciało tak jakby się roz... Jakby to powiedzieć... znika. I jakby z jego piasek. Nie wiem, grak jakiś dla 7-latków. Z Disneya jakieś. Najbrutalniejszą częścią Prince of Persia była właśnie dusza wojownika. A to jest dla 12-latków, to. Chociaż nie powiem, że nie jest jakaś zła. Naprawdę fajna jest. O Boże, nie widziałem. Ło, ale combo. It looks like I can grab on here. Aha. Prawie jak asasyn. Ale mają oni zasadę, nie wiem skąd oni strzelają. Dobra, wiem, że to... tylko tak na pokaz, żeby było ładniej, fajniej. Nie znaczy, ale zamykam przed nami bramę, no. Archanstwo. Prawie jak pójdzie. Ło. Ale ich jedyny. Teraz tam pewnie. Never catch up to Malik at this rate. Jedzy w konsumie słyszy Malik. Już mi się trochę to będzie nudzić, jak bieganie za nim. No, idź. O kurde. No jak mówiłem, asasynie tam spasył się pod ten... wychodziła tutaj i trzeba prawym przytrzymać. Jezus. I teraz to mnie na pewno słyszy. O! Co ty? No. Hidraniu. Is this how you welcome family? Picked a bad time for-
for a visit. I would have said you've picked a bad time for a war. Well, next time I expect you, I'll tell my enemies not to invade. It's fortunate you're there. We need this gate open. The mechanisms are on those towers. Once you activate them all, the gate will rise. I assume since you got yourself up there, it won't be a problem. Not at all. Good. And then get down here quickly. I don't want to tell our father you were injured while in my care. Your care! Quickly now! No nie, no nie, nie mogę narzekać na dubbing angielski. Też jest bardzo dobry. A głos księcia jest rewelacyjny. Szybciej! Ale napierają na nas. No nie mów się, że tylko tyle ludzi mu zostało. Tylko nie, na pewno nie. Czterech i... No fajnie jeszcze, łucznik dostał. Co, już otworzyłem? Ja coś załatwę. Co to się otworzyło jeszcze? Zbija się przy czym. Dawaj, dawaj. No. I'll catch up with you. Yes. I'll just take the. Nie gadaj do siebie, tylko w myślach. No i to wcześniejszych było. O kurde. Aaa! Tarczownicy teraz. Dobra, szybko się nimi odprawiłem. Teraz tędy. O kurde, trochę biorę na życie. Siedź, spadaj do mnie. Spadaj! Nie. No, jeśli prawie ten był. Co mi jeszcze chcesz? No dobra. Teraz. Turendy. O. Szybko. Jezu, jakie mi tu brakuje sprintu. Gdy nie mogę tak. Cześć jak małpa. Tak, czyli tylko dwóch ludzi jemu zostało. Gates lead to the treasure vault. I'll need to find a way down there. On tam kogoś biorą na górze. He's retreating to the vault. Do you plan to release King Solomon's army? Muszę mu pomóc. Rely on a mythical army to stop this invasion. I have to warn him. Ale go leją. Pomogę ci. Nie. Ja wam dam. Co, już chciałeś wylać? No. Uuu, jak przyszedł, to mam jakiś silniejszy cios. No, lej go.
No to walczymy. Osiedź się. Mało życia. Więcej życia. Dobra, jakoś się. Małych jest. O kurde, jeszcze tam są. No dobra. Jest ich dużo. Lol, ale ich jest tutaj. Nigdy bym się nie spodziewał, żeby sobie tyle dało do Prince of Persia. A się już zajęłem, że maksimum jest to 5-6, a tutaj chyba... Ile? 20 ich było. O kurde. No, lej. O. Zapomniałem ciągle ich tak z kopniaka walić. Aj, nie robiłem go. A mogę tak? O. Cześć. Nie mogę. O kurde. Ale kombo. Okej, czyli idziemy jak tam dotrzeć. Aha. O Boże, nie tak? O, już wiem jak nazwę ten... nazwę tego odcinka. Nie będę wam mówił teraz. O. Albo chociaż nie, bo to będzie chamskie. Teraz no to nie. Gdzie teraz? Aha, Boże! O! Oczywiście słynne skakanie ściany po ścianę. Jest, dobra, wiem, że dziwnie mówię czasami, że niewyraźnie, ale to przez to, że nagrywam i trochę się stresuję. Wybaczcie mi to, przepraszam was. Ale... z czasem się przyzwyczajicie. Znaczy ja się przyzwyczaję i będzie lepiej, Boże. Dobra, tyle raczej już nie będzie życia. O kurde. A tu no i nas odkradają nawet. Znaczy nie mnie, tylko naszego brata. The invaders had reached the vault before me. They had met with no resistance and were calmly stealing what treasure they could. Do kogo on gada? Then the palace was lost. Dobra, za to, że chcieliście nas okraść. O Boże, FPS-y spadają. O Boże! Co jest? O matko, ale był spadek FPS-ów, naprawdę przepraszam. O matko. Naprawdę, ten Ferraps umie przemówić. A to chyba z winy tego, że... Ferrapsa mam zainstalowanego na tym dysku, gdzie mam też tą grę. I się słyszałem, że właśnie... grę, którą nagrywam... powinna być na innym dysku, niż gdzie jest zainstalowany Ferraps.
Ja źle to zrobiłem, chyba właśnie. Po tym odcinku ten przyłożę to na osobny dysk Frapsa i zobaczę, czy coś tu da, czy nie będzie niższych lagów, czy FPS-ów, czy będzie więcej FPS-ów właśnie. Aha. Aha. Aha, aha. Dawaj. Aha. A, no i dobra. Lecimy! No, kurde, oczywiście napinęli nam. Jesteśmy, jak sądzę. Malik! At last. You said you would find a way. Maybe you are